Dla nich to już nie tylko pasja, ale i sposób na życie. Najlepsi e-sportowcy przyjechali do Rybnika na ogólnopolski turniej noworoczny Super Game Esport. Rozgrywki mają miejsce w Domu Kultury w Rybniku, Niedobczycach. Najlepsi e-sportowcy wygrywający międzynarodowe turnieje zarabiają po kilkaset tysięcy złotych rocznie. Na twarzach pełne skupienie i koncentracja. Do tego odpowiednia taktyka, zręczność, logiczne myślenie i sukces murowany. Przede wszystkim musimy zwracać uwagę na taktykę. Trzeba strasznie dużo myśleć w tej grze. 80% całej gry rozgrywa się po prostu w głowie. No. 20% to jest po prostu ręka i tyle. Tłumy e-graczy rywalizowały w ogólnopolskim turnieju noworocznym Super Game Esport. Tutaj rywalizuje 16 zespołów CSGO. No i mamy zainteresowanie bardzo potężne, co pokazały choćby zapisy sam na ten turniej, że było niesamowite zainteresowanie, bardzo dużo zespołów, eliminacje online, no i najlepsze drużyny tutaj przyjechały do nas. Zainteresowanie e-sportem rośnie błyskawicznie, rynek gier komputerowych profesjonalizuje się, zawodowi gracze podpisują lukratywne kontrakty, rywalizują między sobą na międzynarodowych turniejach. E-gracz sportowiec to już powoli się robi z tego praca, to są ludzie, którzy gdzieś wychowani na swoim hobby, rozwijali to no tyle silnie przez wszystkie te lata, że teraz to się już stało dla nich pracą i chyba najlepszym co może być, czyli pracą, która wywodzi się z hobby. I można zarabiać, skoro to praca? Oczywiście i to bardzo duże pieniądze. Najlepsi zarabiają setki tysięcy rocznie. Nazywanie graczy e-sportowcami wcale nie jest przypadkowe. Gracze komputerowi muszą bardzo dużo sportu uprawiać. Czym więcej sportu będzie uprawiał, biegał, jakieś ruchy, no to w tym momencie będzie lepszym graczem e-sportowym, bo się dotleni mózg. Dużo cierpliwości, no bo dojście na sam szczyt to jest na pewno ciężka praca, tak samo jak w każdym innym sporcie. E-gracze mają też swoich trenerów i grafik z treningami, a na dodatek, jeśli odnoszą sukcesy, to zarabiają o wiele więcej niż nie jeden sportowiec.